przygotowałem taką grafikę na początku odcinka, żebyśmy sobie zobrazowali, no że ten kolor ognisty to nie przypadek, no bo to schodzą soki w głąb korzeni, dzięki temu borówka może tą zimę przetrzymać. No poruszymy dzisiaj temat nawożenia jesiennego, no bo widzisz, tutaj plantacja już płonie, no ale dlatego, że nie było przesadzane z tym azotem. A jeżeli ktoś dużo nawozi, to o tej porze krzaki są zielone i one mogą przemarznąć, pąki kwiatowe mogą nie wytrzymać i to nie jest wina tych boróweczek, tych mądrych krzaków, tylko wina tego, który właśnie no, prowadzi daną uprawę, więc na jesień trzeba pamiętać fosfor, potas, cynk, bor, ale w żadnym wypadku azot, ona musi pójść spać, te soki muszą zejść, te listki zaraz wiatr rozwieje, no i zostaną same pędy do cięcia, no a już tutaj też widzę, co trzeba ciąć, no i właśnie z taką atmosferą tutaj wkraczam w odcinku, no przybywa Was, bardzo fajnie, subskrybujecie mój kanał, też mnie to cieszy, dlatego też stworzyłem grupę na Facebooku, i mam profil na Facebooku, więc też te informacje zostawię Wam w opisie i w komentarzu, no ja co, no mogę Was tylko zaprosić do następnego odcinka. Myślę, że też coś poruszymy takiego konkretnego, bez lania wody. No i oczywiście, jeżeli sobie chcesz założyć plantację borówki większą, mniejszą, zapraszam do kontaktu, chętnie doradzę, czuję się w tym dobry. No i też właśnie te materiały będę nagrywał, no żeby też Ciebie, drogi widzu, droga widzko, zachęcić. Myślę, że to jest dobry kierunek, zdecydowanie, więc w tym kierunku idziemy. No ja cóż, montuję materiał i zobacz, co ciekawe, już jest po 10 października, bluchrob opuszczony w trakcie zbiorów, do zjedzenia, ani zgniły, więc też widzę przyszłość w tym owocu, że będzie eksportowany na te dalekie rynki, bo jest trwały, to nie jest jak z maliną dzień, dwa i trzeba sprzedać, bo się zepsuje, zgnije, szara pleś się na malinach rozprzestrzeni. Więc myślę, że tutaj będziemy też pozytywną mieli atmosferę przez najbliższe sezony. No, chyba tak. Jak o czym zapomniałem, to poruszę ten temat w następnym materiale. Cześć. I dzięki za apeczki, jeszcze raz za suby, bo już jest 1080 osób tutaj. A ja zaraz spróbowałem borówkę i już następną muszę. Chociaż też wybieram najgrubsze. Drobne borówki to będzie porażka, więc jedynym kierunkiem, żeby wygrać ten kryzys, tą nadprodukcję, to po prostu produkcja grubych borówek. Tylko tak się wygra, inaczej nie na radę. Musi być przepyszna borówka, najsłodsza na świecie, ale jak jest drobna, to klient się nie zainteresuje. Ciao!